Nie macie czasem wrażenia, że bardzo trudno jest kochać ludzi, szczególnie w zimie? Są tak dziwni, inni, ciężko ich zrozumieć. Dlaczego nie żyją tak jak ja? Dlaczego nie postępują logicznie, tak jak ja? Byłoby łatwiej. Dzisiaj rozmawiam z Elą Siewniak, dziewczyną, która niegdyś była nieśmiała i zamknięta w sobie, a teraz zachwyca odwagą. Nie waha się jechać w dzikie tereny Nepalu, Pakistanu czy Omanu, by dzielić się Ewangelią. W tym odcinku skupimy się na tym, jak kochać innych i uczyć się od ludzi zupełnie różnych od nas. Witaj w podcaście Agaty Strzyżewskiej, Tłusta Owca. Rozmawiamy o spełnionym życiu, pełnym Boga i miłości do ludzi. Zaglądaj tu w każdy poniedziałek, słuchając historii, które wpompują w Ciebie wiarę, radość i odwagę. Wersję do słuchania, czytania i komentowania znajdziesz na agatastrzyżewska.com. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Elą Siewniak. Ela jest dziewczyną o gorącym sercu. Gorące serce i bardzo wielki uśmiech. Bardzo żałuję, że nie możecie tego uśmiechu zobaczyć, bo to jest naprawdę pokrzepiający widok. Dziewczyna, która jest pełna Boga, pełna gorliwości, takiej misyjnej gorliwości apostoła Pawła. Kolorowa, odważna, misjonarka, podróżniczka, inicjatorka przebudzenia duchowego w Polsce. Poznajcie Elę Siewniak. Witaj, Ela. Witaj, Agatko, i witam wszystkich słuchaczy. Zgodziłam się, bo nowe wyzwania to nowe wyzwania, zawsze można się czegoś nauczyć. Super, fajnie. Ela jest dziewczyną bardzo podobną do mnie i z bardzo wielu względów chciałam, żeby odbyła się ta rozmowa, ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiać o introwertyczności, o odwadze, o przełamywaniu swoich różnych lęków, barier, o poznawaniu nowych kultur. To wszystko, co jest bardzo bliskie mojemu sercu. I wierzę, że my jako chrześcijanie, którzy chcemy naśladować Jezusa, mamy pewne doświadczenia, które mogą pomóc innym, którzy też się zmagają z jakimiś swoimi ograniczeniami. Tak więc nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła różnych sfer. I Ela, tak chciałam, żebyśmy rozpoczęły właśnie od tego introwertyzmu, tak? Od tego takiego wewnętrznego świata, w którym żyjemy. I kiedy się nawracamy, zaczynamy rozumieć, że Bóg stawia nam pewne wyzwania, że powołuje nas do życia pełnego odwagi, do takiego życia na full z Nim, bez ograniczeń, do nowych wyzwań. Jak w Twoim życiu przeszłaś tą drogę? Oczywiście jeszcze nie skończyłaś, jesteś młodym człowiekiem, ale od takiego pewnego zamknięcia w swoim własnym świecie przeszłaś do miejsca, w którym teraz podróżujesz po całym świecie, głosisz Ewangelię, jesteś misjonarką. Skąd się wzięło to pragnienie? Jakie były takie konkretne kroki, które zrobiłeś, które doprowadziły cię do tego miejsca? Myślę, że pragnienie w moim sercu było tam złożone od samego początku przez Pana Boga, który wiedział, do czego mnie powołał i też wiedział i wie, jaki rodzaj życia mam prowadzić, żeby było to życie, które ma sens, które coś zmienia, które wywiera wpływ na innych ludzi i które też Bogu oddaje chwałę. I ja tak pamiętam, że ja jeszcze jako mała dziewczynka miałam w sercu takie myśli o tym, że chciałabym kiedyś pojechać do jakiegoś dalekiego kraju, że chciałabym pojechać dokładnie do Indii. To było takie moje małe marzenie. I zaczytywałam się różnymi książkami, w których te Indie występowały, bo chciałam wiedzieć, chciałam być przygotowana, więc tak myślę, że to było coś, co Pan Bóg we mnie włożył od samego początku. Natomiast ze względu na to, że właśnie taką mam wrażliwość introwertyczną i gdzieś przez lata też i mojego dorastania, dojrzewania, tego okresu buntu tak zwanego, ja zmagałam się bardzo z tym, że nie byłam taka, jaką chciałam być, bo właśnie miałam tą taką wrażliwość, pewną nieśmiałość, taką bardzo dużą niepewność siebie, a ciągnęło mnie na zewnątrz, ciągnęło mnie do ludzi, którzy mnie męczyli, z którymi nie potrafiłam sobie radzić w relacjach. I miałam to bardzo dobrze. Dokładnie, miałam jakiś taki wewnętrzny konflikt i to było dla mnie trudne. I w momencie, w którym ja oddałam swoje życie Jezusowi w taki świadomy sposób, jak miałam prawie 19 lat, to
zaczęłam odkrywać to, że są pewne aspekty we mnie, które on chce przemienić i zasoby we mnie, które on chce uwolnić, natomiast ja dalej pozostanę sobą i potrzebuję to w jakiś sposób w sobie połączyć. I z jego pomocą jestem w stanie, więc to, co się w moim życiu wydarzyło, to co zaczęłam robić, to odkrywać w jaki sposób mogę sięgać po te rzeczy, których pragnie moje serce i ufając Bogu, że On da mi odwagę, żeby to zrobić i że On da mi też taką umiejętność odpoczęcia po tym po prostu i nabrania na nowo sił. Więc... Czyli z Bogiem wszystko jest możliwe. On nas rozciąga, On nas prowadzi w nowe miejsca, On nas uczy. Wystarczy Mu zaufać. To na pewno. Tak, wystarczy Mu zaufać, ale to zaufanie to nie może być jakiś taki sentymentalny odruch naszego serca, czy tylko jakieś takie wyznanie ust na modlitwie. Zaufanie Bogu według mnie i w doświadczeniu mojego życia to jest coś bardzo praktycznego, dlatego że jeżeli ja ufam Bogu, to ja robię pewne kroki. Ja przestaję myśleć o sobie w pewien konkretny sposób, albo przestaję trzymać tego wyobrażenia o samej sobie i to, co czytam w Słowie, to, co On do mnie mówi, zaczynam przekładać praktycznie w relacjach z ludźmi, w miejscu pracy i tak dalej. Do tego jeszcze wrócimy na sam koniec. Na sam koniec zostawimy różne wskazówki odnośnie tego, jak możemy się rozwijać, wychodzić poza strefę komfortu, wychodzić poza swoje ograniczenia. A teraz chciałam nawiązać do twoich podróży, do tego twojego ukochania innych ludzi z różnych kultur. Byłaś w wielu krajach, byłaś w Indiach, byłaś w Nepalu, byłaś w Pakistanie, byłaś jeszcze w jakichś innych miejscach? Tak, jeszcze w Afryce, w Omanie, no i w zachodnich tam powiedzmy, tak, Kanada i tak dalej. Super. I czy będąc w tych różnych miejscach, traktowałaś to jako misję, czy też był tam element po prostu takiej zwykłej ludzkiej ciekawości, zwykłego podróżowania, takiej turystyki? Jak do tego podchodziłaś? Kiedy jechałam pierwszy raz, tak misyjnie, to był 2010 rok, to miałam takie przekonanie, że właśnie to jest misja. Czyli ja jadę gdzieś, gdzie mam przynieść Bożą obecność, gdzie mam przynieść jakieś moje doświadczenie, wiedzę, objawienie i tak dalej. Chociaż jechałam po pewnym przygotowaniu kulturowym, bo akurat wyjeżdżałam z organizacją misyjną, która bardzo skrupulatnie przygotowywała osoby do pobytu tam w innym kraju, w innej kulturze. I w tym przygotowaniu, dzięki temu przygotowaniu ja miałam pewną świadomość tego, że to tak do końca nie wygląda. Ale mimo wszystko bardziej we mnie było to wyobrażenie, że my z zachodu przyjeżdżamy i dajemy. I ten mój pierwszy pobyt w Indiach, on już mnie nauczył, upokorzył w pewnym sensie właśnie z takiego podejścia i Bóg mi zaczął od tamtego momentu pokazywać, że każdy wyjazd do innego narodu, do innej kultury i zwłaszcza ten zakorzeniony w Bożym powołaniu i w Bożym pragnieniu docierania do ludzi z Ewangelią o Jego zbawieniu, Jego miłością, to jest wyjazd, który musi przede wszystkim być nastawiony na to, żeby mieć otwarte oczy, otwarte uszy, otwarte serce na ludzi, na kulturę, na to, w jaki sposób Bóg ich stworzył, na to, w jaki sposób oni żyją, w jaki sposób myślą, jaka jest ich mentalność, jakie są ich zwyczaje, po to, żeby w tym wszystkim usłyszeć od Boga, jak ich pobłogosławić. Więc dla mnie to w tym momencie powiedziałabym, że wyjazdy misyjne są takim miksem. To jest zarówno, nazwijmy to turystyka, czyli jedziesz do innego kraju, poznajesz ten kraj, zwiedzasz ten kraj, odwiedzasz te miejsca, które dla lokalnej ludności są ważne, a z drugiej strony masz taką wrażliwość serca, żeby odpowiadać na to, kiedy Bóg ciebie pobudzi do tego, żeby kogoś pobłogosławić, o kogoś się pomodlić, komuś powiedzieć o nim. Słucham tutaj ciebie i tak słyszę, że mówisz o miłości po prostu. Tak. O kochaniu ludzi. Tak. Czy tego można się nauczyć? Tego trzeba się nauczyć. Myślę, że tak, że kochanie ludzi nie jest czymś takim naturalnym tak naprawdę dla nas ludzi tutaj na ziemi, bo my jako ludzie w tym aspekcie nieprzemienionym przez Boga jesteśmy bardzo samolubni. Jesteśmy bardzo skupieni na samych sobie, na tym, żeby nam było dobrze, żeby było nam wygodnie i Bóg jest tego świadomy
i dając nam swoje życie, dając nam ducha, dając nam swoje słowo, relacje ze sobą samym, on wyprowadza nas z tego samolubstwa i prowadzi do tego miejsca, w którym właśnie uczymy się kochać ludzi, czyli uczymy się widzieć ich tak, jak widzi ich Bóg. Ja taką mam swoją definicję, że kochanie ludzi to jest widzenie ich przeszłości w taki sposób, jak Bóg ją widzi dla nich, to, co dla nich zamierzył. Czy nie patrzenie na ich przeszłość, tylko patrzenie na ich przyszłość. Takie prorocze spojrzenie oczami Boga na nich. Tak. To jest naśladowanie Jezusa. On taki był. Tak, dokładnie. Jak tak. Jesteś w różnych miejscach, w różnych krajach, widzisz te różne kultury, które czasami są dziwne, po prostu dla nas są dziwne. Przynajmniej ten pierwszy odbiór nasz jest taki, dlaczego oni tak robią? Dlaczego oni się tak zachowują? Dlaczego oni nie robią tak jak ja w Polsce, tak jak wszyscy normalni ludzie to robią? To jest takie pewne wyzwanie, prawda, żeby tych ludzi uszanować, na początku przynajmniej, uszanować. Bo zanim dojdzie do tego kochania, to trzeba ich troszeczkę poznać, lepiej ich poznać, prawda, więcej czasu z nimi spędzić. Czy masz takie doświadczenie, że byłaś w jakimś nowym miejscu, właśnie miałeś takie odczucie, że tam jest dziwnie, ale po jakimś czasie okazało się, że możesz się tam czegoś nauczyć? Oczywiście. Każdy mój pobyt tam w tych krajach, w których byłam, był taki i jest taki. I powiem, niezależnie, który raz bym była w jakimś miejscu, zawsze mam wrażenie, że pewne rzeczy są dziwne. Bo jednak mimo wszystko jesteśmy tak bardzo kulturowo umocowani w swoim własnym kraju, w naszej własnej kulturze, w naszym sposobie myślenia, że pewne rzeczy zawsze będą dla nas w jakimś sensie dziwne, nawet jeżeli wiele lat spędzimy w danej kulturze. I ja miałam wiele takich sytuacji. Pamiętam takie jedno dla mnie bardzo mocne doświadczenie, kiedy byłam w Nepalu i byłam w jednym z kościołów, gdzie w jednym z kościołów prowadzonym przez małżeństwo, pastora i jego żonę. I to, na co ja zwróciłam uwagę, to to, że tak naprawdę ta żona pastora jest taka dużo bardziej aktywna, taka dużo bardziej wizjonerska, taka bardziej otwarta. Zresztą ona była osobą lepiej wykształconą, też pracującą zawodowo w obszarze psychologii, więc ten kontrast pomiędzy nią a jej mężem był zupełnie, był bardzo wyraźny. I tamta kultura nepalska jest taka bardzo hierarchiczna i tam oczywiście mężczyzna ma pozycję wyższą niż kobieta, również w służbie, w kościele, i to pastor jest tym, którego się obdarza większym szacunkiem, któremu się przypisuje zasługi i tak dalej. I ja miałam takie odczucie, że jejku, ta jego żona, no po prostu świetna babka, bardzo konkretna, bardzo dobrze się z nią pracuje, świetnie mówi po angielsku, w przeciwieństwie do jej męża, który tam ledwo kilka zdań potrafił sklecić. Dlaczego ona jest tak jakby cały czas w cieniu? W ogóle jest taka niewidoczna. Widać, że ma relacje z ludźmi, ale tak po naszemu to ona byłaby postacią taką pierwszoplanową. Natomiast tam absolutnie tego nie było widać i miałam takie poczucie, jejku, no to jest niesprawiedliwe po pierwsze, a po drugie takie dziwne, takie jakieś nienaturalne. I z czasem zrozumiałam, jakby szanując to, nie próbując jej, nie wiem, przekonać, żeby zrobiła coś bardziej widocznego, żeby nie mówiąc ludziom, że powinni ją bardziej uszanować, jej podziękować, a nie tylko pastorowi za zorganizowanie konferencji, którą była ona... Była taka pokusa, żeby ją tak troszeczkę podburzyć, tak po zachodniemu. Tak, żeby ją zachęcić do tego, żeby była jakby bardziej właśnie widoczna, bardziej świadoma tego swojego działania, ale to miało w sobie tą taką nutkę tego naszego zachodniego indywidualizmu. I ja z czasem obserwując jej relacje i też rozmawiając z nią, ona potrafiła bardzo mądrze między wierszami przekazać swoje zrozumienie tej sytuacji. I ja zobaczyłam, że jej postawa jest bardzo mądra, że niekoniecznie w tamtej kulturze takie pchanie się jej naprzód jako kobiety byłoby skuteczne i ona dużo więcej jest w stanie zdziałać w pracy z ludźmi i w pracy z kościołem, pozostając mimo wszystko w cieniu i okazując też bardzo publicznie szacunek i uznanie swojemu mężowi. I zobaczyłam, że dla nich w tamtej kulturze tak skonstruowanej, gdzie jednak ta postać mężczyzny jest taka wyraźniejsza,
że gdyby ona zadziałała wbrew temu, to przegrałaby tą sprawę, mm-hmm. po prostu sama by straciła taki duży zakres swojego wpływu i ona była z tym pogodzona, ona to zrozumiała, ona po prostu przyjęła te rzeczy, że tak jest jej kultura zbudowana i wykorzystała to do tego, żeby... Była mądra, była po prostu tak, mądra. Była mądra, mhm. dokładnie. I to była taka lekcja dla mnie też wielokrotnie później w różnych innych sytuacjach, czy w Nepalu, czy potem jeszcze bardziej w Pakistanie, gdzie w ogóle ta pozycja kobiety jest taka jeszcze niższa i jeszcze słabsza niż w Nepalu czy w Indiach, przypominała mi się jej mądrość po prostu, że to nie do końca zawsze chodzi o to, żeby być widocznym i nazwanym z imienia. Czasami można pewne, że dużo więcej rzeczy zrobić, pozostając w ukryciu, w tej chuście, ale w zgodzie z pewnym kodem kulturowym. No właśnie, my ludzie Zachodu mamy takie uczucie, że jesteśmy z tej wyższej cywilizacji, i jadąc tam, chcielibyśmy wiele rzeczy pozmieniać, chcielibyśmy może ich jakoś tak ustawić, żeby lepiej funkcjonowali. Potem się okazuje, że my możemy się wiele nauczyć. I ja również podróżując, będąc w różnych krajach, na początku zawsze miałam takie odczucie, nie, oni to źle robią, powinni inaczej. Potem się okazywało, że ma to swoją logikę i jeżeli jest to skuteczne, jeżeli jest to mądre w danym czasie, to jest to po prostu mądrością, żeby taką drogę wybierać. I teraz rozmawiamy o uczeniu się i z tego wszystkiego, Ela, co ty mówisz, tak słyszę w tobie, pokora. Tak wcześniej mówiliśmy o miłości, a teraz dochodzi pokora, czyli taka postawa serca, kiedy ja nie oceniam tych ludzi, obserwuję, badam, patrzę, potrzeba czasami prawdopodobnie wielu lat nawet, żeby zrozumieć daną kulturę i uczę się, co mogę wziąć dla swojego życia. Jakbyś tak teraz mogła opowiedzieć nam jakąś historię, takiej sytuacji, kiedy nauczyłaś się czegoś, będąc w tamtych krajach. Może coś prostego, praktycznego, a może coś duchowego? Ja na pewno uczyłam się tego, że ludzie są bardzo różnorodni, i jesteśmy w taki sposób stworzeni przez Boga i że sposób funkcjonowania w relacjach, relacje są tym, co mnie bardzo interesuje, mnie bardzo ciekawi i jest dla mnie ważne też jako dla takiej osoby bardziej introwertycznej. I to, czego uczyłam się głównie w Indiach, później też w Nepalu, to tego, że są pewne Boże sposoby na funkcjonowanie ludzi w relacjach, nawet na przykład w sytuacjach konfliktowych, na które Bóg ma swoje sposoby działania w obrębie danej kultury. To była jedna chyba z takich najtrudniejszych i najgłębszych rzeczy, której mogłam zacząć się uczyć tam. Sposób podchodzenia do konfliktu, do jakiejś sytuacji, w której coś jest nie tak. Oni tam mają zupełnie inny sposób radzenia sobie z konfliktem, z jakąś taką trudną sytuacją. My w Europie, czy w ogóle w zachodniej cywilizacji, jesteśmy zachęcani do tego, żeby pójść do osoby i po prostu z nią porozmawiać. Powiedzieć, słuchaj, mam przeciwko tobie to się wydarzyło, zrobiłeś mi takie i takie zło. No jest to takie biblijne podejście też. Tak. Natomiast sposób, w jaki się to robi, okazuje się, że jest, że może być różny, że jakby sama idea jest biblijna, jest z Bożego Królestwa, samo to założenie, natomiast sposób realizacji tego założenia, on jest różny w danej kulturze. I pamiętam, w Indiach mieliśmy taką sytuację, w której doszło do napięcia pewnego pomiędzy pracownikiem lokalnym kościoła, a jedną z misjonarek. I cały zespół tym żył, że tam był po prostu dosyć duży konflikt. I my jako zespół ten zachodni, ja w nim też byłam i też miałam takie podejście, uważaliśmy, że no, trzeba po prostu sprawę załatwić, trzeba tą dziewczynę, tą hinduskę poprosić do rozmowy i z nią porozmawiać tak w cztery oczy, szczerze. Natomiast nasz pastor, który prowadził ten kościół i pod którego opieką my się znajdowaliśmy jako misjonarze, on nam powiedział, w żadnym wypadku nie wolno wam tego zrobić i nie wytłumaczył dlaczego. I był taki moment przeczekania, w którym no, trzeba było się po prostu, mówiąc kolokwialnie, siedzieć cicho, się nie odzywać tutaj. I jakby mieliśmy takie wrażenie, no oni chcą pójść na przeczekanie.
co to jest za sposób załatwiania konfliktu, bo dosyć poważna sprawa. I dopiero po pewnym czasie doszło do nas, że ten pastor, on rozpoczął takie działanie mediacyjne. On udał się do tej siostry, do tej kobiety i on rozpoczął rozmowę z nią na temat tego, co się wydarzyło, a później wrócił do nas, do tej osoby, która była w konflikcie i przedstawił stanowisko, po prostu mediował, pośredniczył pomiędzy tymi dwoma stronami. I ostatecznie doprowadziło to do rozwiązania tego konfliktu. W taki sposób, że ta dziewczyna hinduska i ta nasza misjonarka, one nie zamieniły ani jednego zdania ze sobą na temat tej sprawy. Natomiast sprawa została rozwiązana, konflikt został zażegnany, sprawy wyjaśnione i wszystko było dobrze. I ja przyglądając się temu i też jakby próbując ułożyć te różne emocje, które we mnie były, ja i później też jakby rozmawiając i z innymi misjonarzami wieloletnimi i też z tym naszym pastorem, mogłam zobaczyć, że ten sposób rozwiązania konfliktu oni po prostu mają zupełnie inny i dla nas, dla mnie, dziewczyny z Polski, on wydawał się jakiś nieskuteczny, jakiś taki wymagający... Zbyt wolny. Zbyt wolny, tak. To dużo czasu i takiego chodzenia dookoła siebie, obwąchiwania się, jakby nie można było po prostu pogadać. Mając taką refleksję nad tym, ja zobaczyłam, że to jest bardzo biblijny sposób, że to jest też coś, co Bóg zrobił. Bóg i człowiek, którzy są w konflikcie ze względu na grzech i Bóg posyła pośrednika, Jezusa, który staje między człowiekiem a Bogiem. No tak. I on doprowadza do pojednania, prawda? Bo było dla mnie po prostu wow. Odkrycie. Niesamowite odkrycie i takie bardzo upokarzające dla mojego serca, które było przekonane o tym, że ten nasz sposób, czyli pójdziemy i w otwarte karty zagramy, że on jest właściwy, bo on jest szczery, uczciwy, nie pozostawia miejsca na jakieś tutaj niedogadania. I zasada jest właściwa i dalej uważam, że Bogu na tym zależy, żeby konflikty były rozwiązywane, ale to, czego się nauczyłam w tej sytuacji, to to, że sposób Bożego działania w ludziach może być różny. Tak, i ja potrzebuję mieć taką postawę pokory i uczenia się, żeby nie przeszkodzić Bogu w rozwiązaniu sprawy, na przykład. No właśnie. My często myślimy, że te nasze sposoby są najlepsze, ale przecież one nie są skuteczne. Bardzo często nie udaje się rozwiązywać pewnych problemów, konfliktów. Wydaje się, że obraliśmy najlepszą metodę, ale wcale ona nie musi być skuteczna. I teraz potrzeba pokory, żeby to uznać, żeby zapytać Boga, może jednak inaczej to zrobimy. I w naturalny sposób, Ela, z tego, co mówisz, nasuwa mi się taki wniosek, że te różnice, które my widzimy pomiędzy naszą kulturą a inną kulturą, one mogą być bardzo pouczające dla nas. To podróżowanie czy bycie misjonarzem w różnych miejscach z takim nastawieniem, ja teraz opowiem o Bogu innym, powinny się zamieniać w takie raczej nastawienie, czego mogę się nauczyć. Boże, czego tutaj chcesz mnie nauczyć? Zanim ja zacznę coś dawać z siebie, muszę coś wziąć, muszę poszerzyć swoją perspektywę, muszę poszerzyć swoje serce, muszę zrozumieć tych ludzi. Żeby być komunikatywny, muszę poznać język. Teraz nie chodzi jedynie o język, prawda, urdu czy jakiś inny afrykański tam, gdzie jestem, ale taki język komunikacji, jak ludzie się do siebie zwracają, jak się komunikują, żeby się jakoś tak nie władować w życie tych ludzi i nie namieszać tam, po prostu nie popsuć. Bo rozmawiamy o uczeniu się, rozmawiamy też o służeniu. To służenie, z którym chcemy wyjść jako chrześcijanie, żeby właśnie komuś pomóc, polega również na tym, że musimy na początku gdzieś tam się wycofać, prawda, z tym swoim światem, żeby zrozumieć inny świat i dopiero wtedy jesteśmy gotowi, żeby służyć. Dokładnie tak. To jest coś, co widać też w Jezusie bardzo wyraźnie, że On przyszedł na ziemię, aby służyć, ale nie przyszedł służyć z perspektywy Boga, tylko z perspektywy człowieka, czyli zostawił właśnie ten swój świat, tą swoją kulturę nieba i przyszedł na ziemię, przyjmując ograniczenia, które my mamy jako ludzie, prawda? I usługiwał nam, znając nas do tego stopnia, że Słowo Boże mówi nam o tym, że nie ma takiej rzeczy, z którą on nie mógłby się w jakiś sposób utożsamić. To jest bardzo
taki głęboki poziom, level hard, ja bym tak mówiła. Tak, tak. Pan Jezus. I jeżeli my mamy być Jego naśladowcami, to z całą pewnością to jest też taka rzecz przed nami i do zrobienia, nie tylko w aspekcie obcych kultur, wydaje mi się, że też często w aspekcie naszej kultury. Kultury, dokładnie. Nawet, nie wiem, wczucie się w sytuację sąsiadów sąsiedniej wioski, czy ludzi w naszym miejscu pracy, że nie przychodzimy z tej perspektywy, że tak powiem, nieba, tylko tak, z ich perspektywy. Pozwalamy im zobaczyć to, że jesteśmy ludźmi, że chcemy ich zrozumieć, że chcemy doświadczyć tego, w jakim miejscu oni się znajdują, prawda? Tak, będąc w Pakistanie, pamiętam, że uderzyło mnie bardzo mocno to, że ja tam pojechałam z takim nastawieniem, żeby służyć, żeby im pomóc, ponieważ to jest taki biedny, prześladowany kraj. Może nie biedny, są tam chrześcijanie, którzy są prześladowani, jest kościół, który jest prześladowany, oni potrzebują mojej pomocy, potrzebują ludzi z zachodu, i materialnej, ale też duchowej, żeby ich podnieść. I jak już się tam znalazłam, okazało się, że wszyscy zaczęli mnie traktować jako osobę, której trzeba usłużyć. Nie wiem, czy też miałaś takie doświadczenie w Pakistanie, szczególnie jest tam taka okazywana cześć, szacunek gościowi, ludziom, którzy przyjeżdżają, żeby ich odwiedzać, że ja zostałam postawiona w takiej sytuacji no pewnego... Czułam się taka zażenowana tym, że ci ludzie wszyscy tutaj wyskakują z tą pomocą w stosunku do mnie, a tu przecież ja tu powinnam służyć. I pamiętam, że to wymagało ode mnie pokory, żeby przyjmować. Nie wiem, czy też takie miałaś doświadczenie, gdzie ten element wycofania się z tą swoją agendą, z tą swoją pomocą, z tym pragnieniem dawania czegoś, musiało zamienić się na pragnienie i szacunek i taką wdzięczność przyjmowania od tych ludzi. Tak, potrafię się z tym utożsamić, o czym mówisz, jak najbardziej. I też w Pakistanie, ale nie tylko, bo i w Indiach, i w Nepalu. Pamiętam taką historię z zeszłego roku. Byliśmy w Nepalu z Radkiem i razem z takim pastorem nepalskim, z którym współpracujemy, udaliśmy się do pewnej wioski. To jest wioska, to jest wioseczka, to jest 5 domów na krzyż, które są położone w pośrodku takiego niedużego lasu, który rośnie dosłownie na szczycie góry. I my, żeby tam dotrzeć, potrzebowaliśmy cały dzień. Szliśmy na nogach. Na początku tam jakimiś motorami dojechaliśmy do któregoś punktu, a później już nie było możliwości, żeby jechać jakimkolwiek pojazdem. Po prostu szliśmy przez cały dzień i mieliśmy tam dotrzeć na godzinę 18 na nabożeństwo. I oni czekali na nas i wiedzieliśmy o tym, że czekają, że mamy tam przyjść, że mamy powiedzieć kazanie, żeby ich zbudować, żeby ich zachęcić. Też ten nasz przyjaciel, pastor, opowiadał nam, w jakiej oni są sytuacji, że to jest właśnie taka mała wioseczka. 5 domów to nie znaczy, że tam mieszka 10 osób. Oczywiście, bo to są rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe, więc tam na 5 domów jest 50 mieszkańców. I ta rodzina chrześcijańska jest jedną z dwóch rodzin, które właśnie są wierzące, a reszta to są wyznawcy hinduizmu. I oni tam nie mają łatwo i idziemy ich zachęcić i oni też no, są ubodzy materialnie, żyją z tego, co sami wyhodują na ogródku i tak dalej, więc wędrowaliśmy przez ten cały dzień, tacy czuliśmy się jak apostołowie. Po prostu gdzieś tam z jednego miejsca na drugie i oczywiście nie zdążyliśmy na 18, bo to wszystko było tak optymistycznie oszacowane i dojechaliśmy tam grubo po 21. To jest godzina, o której oni chodzą spać, bo już jest ciemno, tam oni oszczędzają na prądzie, wstają o 4 rano do pracy, więc byliśmy przekonani, że po prostu wpadniemy tam, żeby wygłosić kazanie, żeby się o nich pomodlić, żeby ich pobłogosławić, zachęcić w tym miejscu, w którym oni są i tak dalej. Jeszcze mamy pieniądze w kieszeni, więc im wyciągniemy te pieniądze i oni będą podniesieni. Natomiast to, co nas rozwaliło, mówiąc tak potocznie, naprawdę, co sprawiło, że się musieliśmy wewnętrznie zatrzymać i się zastanowić nad naszą postawą, to było to, że kiedy przeszliśmy tam, oni w ogóle nie byli zainteresowani tym, żeby zaczynać jakiekolwiek nabożeństwo. Oni chcieli nas ugościć. Przynieśli stół, zostawili ten stół jedzeniem, które też było ponad ich takie możliwości finansowe. Zadbali o to, żebyśmy się najedli, zadbali o to, żebyśmy się mogli przebrać w jakieś takie nieprzepocone ubranie. Zadbali o to,
żebyśmy mogli odpocząć. I jak byli od tego pewni, to dopiero powiedzieli, dobrze, to teraz możecie nam głosić. I w trakcie tego głoszenia oni byli tak zmęczeni. Tam niektóre osoby to widzieliśmy, że walczą, żeby nie zasnąć. Ojej. Naprawdę. I to już było, dobra, kończymy, skracamy te treści, żeby oni mogli pójść spać. I położyli nas spać w jedynym pokoju, jaki mieli. Było jedno łóżko dla mnie, w innym miejscu spał Radek. Ja zostałam położona na łóżku po prostu małżeńskim tego pastora z żoną. Najlepsze, co mieli. Tam było zimno, więc przynieśli jakieś dodatkowe koce. Oni spali na podłodze po prostu z dziećmi gdzieś na jakichś dworach. I zagrzali wody do łazienki, żeby ja miała ciepłą wodę do mycia się. I to było niesamowicie dla mnie takie dotykające, że oni chcieli nam usłużyć, dlatego że my byliśmy gośćmi, dlatego że przynosiliśmy dla nich Słowo Boże, ale tak naprawdę to, co było dla nich takie najbardziej zachęcające i budujące ich wiarę, to było to, w jaki sposób my przyjmowaliśmy ich gościnność, w jaki sposób przyjmowaliśmy ich troskę o nas. I to było cenniejsze, mogę tak powiedzieć, niż to całe mądre słowo, które mieliśmy im do przekazania. Oczywiście każdy potrzebuje tego, żeby go budować, żeby otrzymywać objawienie od Boga, żeby dzielić się z nimi słowem, to jest bez dwóch zdań, ja tego nie podważam. Natomiast gdybyśmy przyszli tam i powiedzieli, nie, słuchajcie, nie będziemy teraz nic jeść, my najpierw chcemy wam powiedzieć kazanie. I my byśmy to zrobili nawet tak szczerze, z takim nastawieniem, nie musimy teraz jeść, nie musicie teraz się nami zajmować, my sobie poradzimy, jeszcze te 3 godziny czy 2 godziny przetrwamy bez posiłku, chcemy wam po prostu dać to, co mamy przygotowane, a potem się tam nami zajmijcie. To by było dla nich obraźliwe. To by było takie, że to by dla nich był sygnał, że my stawiamy wyżej to, co my chcemy im dać, ich serce, a ich serce chciało nam w pierwszej kolejności usłużyć. I wiele takich doświadczeń miałam i ty na pewno też w Pakistanie, że właśnie to takie zrezygnowanie z tego przekonania, że to, co my mamy do dania, jest ważniejsze i ma priorytet, nie w taki zadufany sposób, tylko nawet właśnie otoczony tym przekonaniem, ja nie muszę jeść, ja nie muszę się wyspać, ja nie muszę mieć wygodnie, byleby tylko im dać to, co mam do dania. Dla nich danie nam tych komfortów jest cenniejsze niż wszystko inne, co my możemy im przekazać. Ja tak myślę, że to nasze nastawienie też wynika z zachodniego światopoglądu, w którym my uważamy, że cenne jest przekazanie jakiejś treści, takie skupienie się na pewnym poselstwie, na daniu komuś jakiegoś konkretnego materiału do przemyśleń. Tymczasem cała reszta świata funkcjonuje jednak inaczej, w oparciu o relacje. Relacje są tym miejscem, w którym zachodzi przekazanie miłości, gdzie zachodzi danie komuś czegoś i otrzymanie czegoś. I ta wymiana otrzymania i brania miłości jest językiem komunikacji na całym świecie, prawda? I kiedy studiujemy Pismo Święte, również pod tym względem, to widzimy, że ono całe mówi na temat właśnie relacji, na temat tej wymiany, dawania miłości i brania miłości. I to niekoniecznie chodzi o to zrozumienie intelektualne, czy ujęcie tego w jakieś takie piękne słowa, piękne kazania, pozamykanie tego w jakieś ładne książki, prawda? My troszeczkę w tym zachodnim świecie większą wagę jednak przykładamy do tego typu rzeczy niż do relacji. I dla mnie również uczenie się, jak kochać, jak dawać, ale też jak brać, jak pozwalać innym dawać mi, było takim przełomem, takim otworzeniem swoich oczu szerzej na to, jak mogę również głosić Ewangelię. Że głoszenie Ewangelii nie musi odbywać się poprzez słowa. Tak jak ktoś powiedział, że głoś Ewangelię wszędzie i zawsze, kiedy trzeba, to używaj słów. Ponieważ głównym językiem przekazywania Ewangelii jest miłość i jest bycie z ludźmi. Również branie o nich, kiedy oni chcą coś dać. Tak, od tego się zaczyna, bo jeżeli my tylko przyjdziemy i po prostu będziemy mówić bez relacji, to w tamtych kulturach to nie przejdzie. Tutaj całkowicie się z tobą zgadzam. To jest jedna z takich rzeczy, która odróżnia bardzo mocno. No ale właśnie zastanawiam się, czy to odróżnia, czy właśnie dlatego w naszym kraju, na przykład w Polsce, też jesteśmy często nieskuteczni w głoszeniu Ewangelii.
bo nie rozumiemy tej sprawy. Nadal nie rozumiemy, że ludzie po prostu potrzebują miłości, potrzebują, żeby z nimi być, żeby z nimi spędzić czas. I to robił Jezus, czytamy o tym, ale jakoś tak do nas to nie dociera, prawda? My od razu chcemy z jakimś kazaniem wyskoczyć na ulicę z mikrofonem czy za kazalnicę, bo wydaje nam się, że to jest skuteczny sposób, że to jest w ogóle jedyny sposób głoszenia. Tak, ale możemy się uczyć właśnie na przykład słuchając choćby waszych opowieści o Pakistanie, o tych wszystkich rzeczach, czy różnych innych osób, które jeżdżą i mają tę obserwację. To jest chyba wspólna obserwacja dla wszystkich misjonarzy, czy takich działaczy chrześcijańskich w innych kulturach, że zrozumienie tego, czym jest wspólnota i jakie ma znaczenie właśnie bycie z ludźmi, bycie razem, że to jest przełomowe dla skuteczności głoszenia Ewangelii i że można to przenieść właśnie na pole nasze, naszego zachodniego świata. Wiadomo, że będzie to wyglądać troszeczkę inaczej, praktycznie, ale jednak to nasze nastawienie serca, żeby nie komuś przyładować informacje, tylko otworzyć przez nim serce. Tutaj z Elo rozmawiamy o podróżach, o misji, o głoszeniu, o różnych kulturach, ale cały czas zmierzamy w takim kierunku, Boże, jak mogę się czegoś nauczyć więcej, jak mogę się rozszerzyć, pozwolić Tobie, żebyś coś robił we mnie, żebym mogła wychodzić poza swoje ograniczenia. I rozmawiając z Elą wielokrotnie, żeśmy dochodziły do wniosku, że nasza historia jest podobna, że zmagałyśmy się z takim uczuciem lęku, brakiem odwagi wśród ludzi, wśród których byliśmy, żeby móc być sobą, żeby móc tą swoją wiarę, swoje przekonania w taki swobodny sposób prezentować. I będąc na różnych misjach, widzimy Kościół, który jest prześladowany z jednej strony, a z drugiej strony niesamowicie odważny. Nie wiem, Ela, czy też miałaś takie odczucie, że ci ludzie po prostu żyją stawiając wszystko na jedną kartę, że są niesamowicie odważni, niesamowicie tacy poświęceni, oddani Bogu i nie mają jakby problemy z tą nieśmiałością, z tym ukrywaniem wiary, te wszystkie rzeczy, które tutaj w Polsce u nas występują. Tak, w większości sytuacji miałam taką obserwację, że ten kościół wschodni, tak to nazwę, wschodniokulturowy, blisko i daleko wschodni, jest z jednej strony dużo mniej intelektualny niż nasz, dużo mniej oczytany, nawet ze względu na to, że część ludzi w ogóle nie potrafi czytać i pisać w tamtych społeczeństwach, a z drugiej strony jest taki bezkompromisowy i zastanawiałam się sama też w swoim sercu przez te lata, z czego to wynika i mam... No właśnie, skąd się bierze ta odwaga? Tak, ja do końca nie wiem, ale tak myślę sobie, że może wynikać po części z tego, co było taką moją obserwacją, że jeżeli ktoś się nawraca z buddyzmu, z hinduizmu, z islamu, w którejś takiej z tych kultur, ma taką świadomość tego, co go będzie kosztowało to chrześcijaństwo, że ono wiąże się z prześladowaniem, że ono wiąże się z byciem w takiej mniejszości religijnej, ale takiej, która naprawdę jest traktowana jako mniejszość, która w wielu miejscach ma trudności z otrzymaniem pracy, z utrzymaniem pracy, z dostępem do jakichś usług, ze względu właśnie na wyznanie, na to, że są chrześcijanami. I mimo wszystko oni się decydują na to, bo odkrywają, że jest jeden prawdziwy Bóg, i ten Bóg, który objawił siebie w Jezusie i w tym, co Jezus zrobił, jest absolutnie jedyny prawdziwy w przeciwieństwie do czy tych milionów bóstw, które są w hinduizmie, czy jakichś takich różnych dziwnych pseudoduchowych doświadczeń, które są w buddyzmie, czy nawet tutaj, jeżeli mówimy o islamie, to jeżeli chodzi o Allaha. I ta świadomość tego, że to jest prawdziwy Bóg, który też potwierdza prawdziwość swojej osoby i prawdziwość Ewangelii różnymi przejawami mocy. To są ludzie, którzy doświadczają Boga w działaniu. To jest Bóg, którego oni może nie potrafią intelektualnie wyjaśnić do końca, ale to jest Bóg, którego działanie w życiu oni widzą, bo są uzdrawiani z chorób, bo są uwalniani od demonów, bo różnych innych cudów doświadczają. I to wszystko razem sprawia, że oni mają przekonanie, to jest jedyny prawdziwy Bóg, a jeżeli jest jeden Bóg, który jest prawdziwy, który jest dobry, a jednocześnie który jest sędzią, i to
jemu się należy wszystko i całe moje życie musi być jemu oddane. I to jest jedyny Bóg, który ma moc zbawić, jedyny Bóg, który może uratować, nie tylko przed czy od niepłodności, od jakiejś tutaj trudności, od choroby, ale też od wiecznego oddzielenia, od tego, co jest po śmierci, co jest takie gdzieś może trochę tajemnicze i nie do końca wiadome. I mi się wydaje, że nam, ludziom Zachodu, często brakuje takiego absolutnie dogłębnego przekonania o tym, że ten Bóg, którego poznaliśmy jako chrześcijanie Zachodu, to jest naprawdę jedyny prawdziwy Bóg, który ratuje, który zbawia, i że jeżeli człowiek do niego nie przyjdzie, to naprawdę jest zgubiony. Naprawdę jest zgubiony. Jeśli nie mamy takiej świadomości, ja ją nazywam taką intencjonalną świadomością, że ja tego nie puszczam gdzieś mimo uszu, ja nie przechodzę obok tego, tylko pozostaję w takiej świadomości, w takim skupieniu celowym na tym, że osoba, którą spotykam dzisiaj w Lidlu, jeżeli ona nie należy do Jezusa, to jej życie jest absolutnie bez sensu tutaj na ziemi. Nie, oczywiście nie chodzi o to, że ona robi jakieś bezsensowne rzeczy, czy że jest nie jest twórcza i tak dalej. W tym wymiarze ludzkim to może mieć najpiękniejsze życie, jakie jest możliwe, ale jeżeli w wymiarze duchowym nie jest osobą zbawioną, to to wszystko jest na darmo. Jeżeli ja tego nie mam, nie mam tej świadomości, że jest jeden Bóg, który jest jeden prawdziwy, i to jest Bóg, który się objawił w Jezusie, że ludzie wokół mnie wyznają całe mnóstwo innych bogów, fałszywych, pieniądze, karierę, jakieś, nie wiem... ambicje, tak, ambicje zawodowe. Dokładnie, to będę się z tym czaić. Po prostu nie będzie mi to wpadło w środku, żeby się z ludźmi podzielić tym, że słuchaj, jest ważny temat, którym musisz się zająć. Czyli mamy nadal problem z pierwszym przekazaniem, żeby wybrać jednego Boga. Tak. I żeby czuć, że to jest Bóg, bo znowu zahaczamy o ten problem pewnego akcentu na sprawy intelektualne, że te sprawy wiary bardzo mocno w naszej kulturze łączą się z pewnym zrozumieniem doktryn, z jakimś czytaniem pewnych książek, no czytaniem Pisma Święta oczywiście, ale że to wszystko jest takie intelektualne, takie wewnętrzne, takie w sferze myśli. A to, co mówiłaś przed chwileczką, że w tamtych kulturach ludzie doświadczają Boga, po prostu Go doświadczają, oni mają z Nim doświadczenie, oni wiedzą, że On istnieje, ponieważ im pomógł. Praktycznie im pomógł w pewnych sytuacjach. I tutaj przechodzimy do tej odwagi. Stąd się bierze odwaga, prawda? Kiedy oni widzą Boga w działaniu, widzą, że Bóg to jest skuteczny Bóg, to jest jedyny Bóg, który istnieje, to również nie mają z tym problemu, żeby tak się radykalnie za Nim opowiedzieć. Że decydują się nawet żyć w ten sposób, co potem wiąże się z prześladowaniami, ze śmiercią. Co nam się w ogóle w głowie nie mieści, że można ryzykować swoje życie dla wiary, tak? Że mogę nie tylko coś powiedzieć, ale mogę coś takiego zrobić, że wrzucą mnie do więzienia, że mogą mnie nawet zabić. Czyli to, co podziwiamy, tą odwagę, łączy się z tym takim wyraźnym widzeniem Boga, wyraźnym doświadczaniem Boga, że oni nie polegają na jakichś innych rzeczach, które my tutaj na Zachodzie mamy, ponieważ mamy tak wiele opcji różnych, zawodowych, jeśli chodzi o służbę zdrowia, prawda? O kwestie poradnictwa. Mamy różne inne rzeczy do wyboru, po które możemy sięgnąć, kiedy mamy kryzys, kiedy jest ciężko. Oni często nie mają tych opcji i dlatego szukają Boga. Często nawet do Niego wołają, nawet zanim Go poznają. I Bóg im się objawia i dlatego wtedy bierze się stąd odwaga. Ela, powiedz mi... Tak, lubię pytać ludzi, którzy żyją z Bogiem, tak w taki gorący sposób, tak jak ty, Ela. Lubię pytać o to, co jest ich takim głównym życiowym przesłaniem, takim pięciominutowym kazaniem. Gdyby ktoś ci dał tylko 5 minut, żebyś opowiedziała światu swoją historię, co jest dla ciebie najważniejsze, to co byś przekazała? Rozumiem, że mam teraz 5 minut. Myślę, że powiedziałabym o czymś, co jest i było takim, było i jest takim moim odkryciem w życiu z Bogiem, które cały czas trwa. To jest to, że Bóg jest obecny i jest działający w codzienności życia. Że każdy z nas jest powołany do tego, żeby doświadczać Boga w niesamowity sposób, żeby robić dla Boga wielkie rzeczy. Natomiast ta definicja, Boża definicja wielkich rzeczy, ona jest bardzo różna i ona jest niesamowicie szeroka. I kiedy pozwalamy sobie na to, żeby
żeby Bóg nam pokazywał, żeby Bóg nam tłumaczył, żeby On nam wyjaśniał, co On ma na myśli, co to są te wielkie rzeczy, które Ty masz do zrobienia, Agata, Ty masz do zrobienia, Ela, Ty masz do zrobienia, tutaj wstaw swoje imię, to wtedy zaczynamy odkrywać, że całe nasze życie, jeżeli jest w nim Bóg obecny w taki świadomy sposób, z nim żyjemy celowo i naprawdę czynimy go naszym Bogiem pierwszym, jedynym, który jest w naszym życiu, to nasze życie przestaje być zwyczajne w takim sensie gorszości, poczucia gorszości. Dlatego, że dla mnie Bóg jest Bogiem rzeczy zwykłych, które stają się niezwykłe przez to, że On w nich jest. Czyli możemy doświadczać Bożego działania poprzez nas, będąc w domu z dziećmi, będąc w pracy, w biurze, pracując na magazynie, gdzieś tam, będąc pracując, nie wiem, tak jak ty, Agata, działasz nawet w tej sferze, którą my nazywamy w cudzysłowie duchową, a nie świętą. To jest podział, który po prostu w Bogu nie istnieje. To jest to moje odkrycie. W Bogu to jest wszystko to, gdzie On jest obecny, to jest święte. I niezależnie od tego, co robimy, On jest w tym obecny. Jeżeli pozwalamy Mu się w tym wyrażać, to On uczyni całe nasze życie i wszystkie rzeczy, które będziemy robić, niezwykłymi, świętymi, duchowymi i wywierającymi wpływ na innych ludzi. No właśnie, bo tak się ciebie, Ela, słucha, że wiesz, pojechałaś do Indii, do Nepalu, do Pakistanu, do Afryki i można powiedzieć, no ona jest misjonarką, no ona to robi takie duchowe rzeczy, ona się poświęca, to jest, śpi w tych chatkach, wysoko w górach, znosi różne trudy, przeciwności, takie apostolskie, można nawet powiedzieć. Ale ja tutaj z tymi dziećmi w domu, to co ja tutaj mogę zrobić dla Boga? I to, o czym ty mówisz teraz, to jest szczególnie chyba cenne, że to ty mówisz, która właśnie doświadczyła tych różnych takich wielkich rzeczy, że zrozumiałaś, że właśnie to chodzi o to, żeby nie mieć życia podzielonego na tą część taką świętą i świecką. W niedzielę, kiedy idziemy do kościoła, to wtedy tak z Bogiem jesteśmy, albo kiedy rano mamy czas z Nim, to jest taka święta ta część, kiedy czytamy Biblię. A później, kiedy idziemy do tych swoich obowiązków, to, no to gdzieś ten Duch Święty tam wycieka z nas i już go nie ma i już taka jest zwykłość, powszedniość i to już nie jest święte. Ale to, co ty mówisz, to jest doświadczanie Boga. To mnie to również fascynuje, żeby doświadczać Boga w każdej sytuacji, w takiej najbardziej zwykłej sytuacji. To mi się przypomina książka brata Wawrzyńca o praktykowaniu Bożej obecności, żeby tego Boga móc odbierać, czuć, bo to jest coś więcej niż czucie, to jest przeświadczenie wewnętrzne, że On po prostu jest i we wszystkim, co robię, we wszystkim, co mówię, On się przejawia. To On się przejawia w tych relacjach, w tej miłości, o której mówiłyśmy, niekoniecznie właśnie w słowach, ale w czynach, ale On się przejawia w różny sposób i odkrywanie tego jest fascynujące, uczenie się tego, jak On może się przejawiać w moim życiu, jest wielką przygodą i wcale nie trzeba gdzieś tam wyjeżdżać, nie wiadomo jak daleko, prawda? Tylko można rano się obudzić i powiedzieć, Boże, dzisiaj wkładam swoją rękę w Twoją rękę, idziemy, będzie przygoda, ucz mnie jak patrzeć, jak obserwować, jak służyć ludziom, jak się z nimi komunikować i to może być wyzwaniem każdego dnia, prawda? Zgadza się. Tak. Tak jak my jedziemy do Pakistanu, Indii, Nepalu i wchodzimy gdzieś tam w jakieś miejsca i przynosimy ludziom obecność Bożą, dokładnie tak samo ważne i tak samo wartościowe jest pójście do Lidla, już niech będzie albo Biedronki, albo jakiegokolwiek innego sklepu i popatrzenie na ludzi, którzy robią te zakupy, na panie przy kasie, w taki sam sposób, jak misjonarz patrzy gdzieś tam na jakiegoś tubylca w jakichś wyspach gwinejskich. No właśnie, Ela, chciałam cię zapytać, w jaki sposób ty to robisz? Czy w jaki sposób ty tego Boga odkrywasz w takiej codzienności? Czy masz jakieś takie sposoby, mogłabyś podpowiedzieć, jak może otwierać szeroko oczy i uczyć się i rozpoznawać Bożą obecność i mieć taką przygodę z Bogiem każdego dnia? Dla mnie może masz jakieś doświadczenie, które mogłabyś opowiedzieć? To są takie proste rzeczy. Dla mnie wiąże się to po prostu z zauważaniem ludzi. To znaczy w tym takim biegu, w którym my jesteśmy wszyscy, bo się śpieszymy, ja też się często śpieszę do różnych miejsc i robię dużo rzeczy, więc często biegam po prostu pomiędzy różnymi punktami aktywności. I w takim biegu, w którym się świat znajduje, takim pędzie,
Wszystko jest szybko, pracujemy coraz więcej, kupujemy coraz więcej, jest tych różnych takich elementów w naszym życiu, jak nazywam je, rozpraszających. Uczenie się tego, żeby świadomie zauważać ludzi, to jest takie moje doświadczenie, taka moja lekcja, taka moja nauka, w której jestem cały czas, żeby jeżeli jestem w sklepie i czegoś szukam, żeby nie skupiać się tylko na tym, że muszę kupić majonez, że muszę kupić wegański oczywiście. Że muszę... Majonez ważny, ważna sprawa. Tak, że muszę coś tam innego znaleźć, tylko że kto jest wokół mnie, kto mnie otacza, czy jest jakaś pani, która na przykład stoi przed regałem i jest zdezorientowana, bo szuka czegoś i nie może tego znaleźć i można jej pomóc i w ten sposób okazać jej Bożą miłość. Z tego się może rozwinąć rozmowa, ale nie musi. Zawsze mieć taką gotowość w sobie, staram się, żeby tej osobie powiedzieć, że ją błogosławię po prostu, że pamiętała, że Bóg o niej myśli, że ma o niej dobre myśli, że ma dla niej dobrą przyszłość, że ją kocha na przykład. Albo kiedyś miałam taką przygodę, jechałam, to było chyba ze 2 lata temu, jechałam na Wigilię do moich rodziców. Ja mieszkam w Legnicy, moi rodzice mieszkają na Górnym Śląsku i wjechałam na bramki na autostradzie i to już były te bramki w Gliwicach. Był dzień Wigilii, była gdzieś godzina 16. No i obsłużyła mnie pani w tym okienku, rozliczając mój bilet. I ja po prostu popatrzyłam na nią i gdzieś poczułam to takie poruszenie w środku, w moim duchu, żeby jej powiedzieć miłe słowo, co zrobiłam. Po prostu życzyłam jej dobrych świąt i spędziłam po prostu na tej bramce o te 10 sekund dłużej niż powinnam. I wyraz twarzy tej osoby, tej kobiety, na tej zmianie w pracy, tam w dzień Wigilii, nie wiem kim jest, jakie ma zdanie, temat świąt, jaka jest jej sytuacja w życiu, ale jej twarz się rozświetliła. Ona po prostu z ogromnym uśmiechem i z dosłownie zaszklonymi oczami mówi: dziękuję pani bardzo, Boże, takie miłe słowo usłyszeć. I ja po prostu odjechałam stamtąd i się rozpłakałam, bo miałam naprawdę poczucie, że Boża obecność tam przyszła, że ona dotknęła tego Bożego serca. I to są tego typu rzeczy, takie historie. Mm-hmm, mm-hmm. No to jest szczególnie cenne, kiedy pamiętamy o tym, jaką jesteś osobą. Mówisz o sobie, że jesteś osobą introwertyczną, tak jak ja zresztą. Czyli to wychodzenie do tego świata zewnętrznego jednak wiąże się z pewnym bólem, trudnością. Nie jest to takie naturalne, prawda? Może teraz już będąc wiele lat z Bogiem, ucząc się tego, on nas porozciągał i jakby już wyrobiłyśmy się, że tak powiem, tak, pod tym względem, ale jednak łączy się to z pewną trudnością i jest to pewnym wyzwaniem, żeby zostawić ten swój wewnętrzny świat myśli, który jest bardzo fascynujący dla nas, zostawić go na chwilę i przebić się przez tą niewidzialną błonę, sięgnąć do tego człowieka z uśmiechem, ze słowem, z jakimś zapytaniem, prawda? Żeby przerwać też ten swój świat, w którym jesteśmy zabiegani, załatwiamy różne sprawy. Jest to pewnym wyzwaniem. I z pewnością to nie dzieje się tak nagle, tylko to są pewne małe kroczki, prawda? W które my stawiamy, ucząc się tego, bo nie od razu Bóg nam każe robić wielkie rzeczy. On stawia nam małe wyzwanie każdego dnia i my możemy się tego uczyć w taki sympatyczny dla nas sposób. Pan Bóg nie wrzuca nas na głęboką wodę, chociaż czasami się zdarza, że wrzuca, ale wie, że sobie poradzimy. I na sam koniec chciałam cię, Ela, zapytać, jakie byś dała wskazówki takim osobom, które właśnie zmagają się z jakimś ograniczeniem w swoim charakterze, w swojej osobowości. Może niekoniecznie są introwertykami, ale może wyrastały w domu, w którym nie słuchano ich opinii, mają problem z komunikowaniem się albo mają problem z odwagą. Nie wiedzą, w jaki sposób mogłyby pomagać ludziom wokół, bo właśnie ta słabość, czujemy jakąś wewnętrzną słabość. W jaki sposób możemy to jakby ćwiczyć? W jaki sposób możemy z Bogiem współpracować? Bo oczywiście On nam daje łaskę, On nam daje siły, ale chyba jest jednak coś, co my możemy zrobić, żeby się rozwijać. Czy miałabyś jakieś wskazówki, jakieś rady? Postaram się czymś podzielić z takich moich kroków, które wykonywałam. Może dla kogoś będą one pomocne. Bo oczywiście tak, zaczyna się od tego, o czym ty mówisz, Agatko, że my potrzebujemy sobie uświadomić to, że Bóg chce nas poprowadzić dalej niż jesteśmy i że ona do tego nie przymusza, ale jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby nasze serce zaczęło tak bić jak Boże serce, czyli ludzie staną się dla nas ważni w tym aspekcie ich zbawienia,
ich ratunku, ich sytuacji życiowej, to jest ta pierwsza rzecz, którą my musimy zrobić po prostu. Pozwolić Bogu, żeby nasze serce się w taki sposób, żeby zmienił nasze serce w taki sposób i sami też nad tym sercem popracować, żeby ono się temu poddało. I myślę, że ja kiedy zaczęłam odkrywać w Słowie Bożym to, że co Bóg myśli na mój temat, że On patrzy na mnie jako na naczynie i na każdego z nas patrzy jako na naczynie, do którego On daje swoje zasoby, swoją mądrość Ducha Świętego, który jest źródłem naszej odwagi, tak naprawdę to, co widzimy w Biblii, to jest poddawanie się Jemu, to jeżeli nad tym medytujemy, to jest ten pierwszy krok, żeby zmienić sposób, w jaki postrzegamy siebie, żeby przestać powtarzać sobie ciągle to, że jesteśmy słabi, że jesteśmy tacy, i przez to nas to ogranicza, tylko pewnego dnia trzeba stanąć przed lustrem, powiedzieć: dobra, jestem taka, tego nie umiem, tego się boję, ale jest we mnie Boże życie i ja teraz mówię do tego Bożego życia, żeby zaczęło we mnie pracować i żeby zaczęło mnie przemieniać i ze mnie wychodzić. To był taki mój pierwszy, taka moja pierwsza taka desperacka modlitwa. I dopiero długo, długo później zobaczyłam, jaka była odpowiedź na tę modlitwę. Natomiast ja zachęcam do takich małych kroków. Jeżeli chcesz, nie wiem, zacząć mówić ludziom Ewangelię, chcesz zacząć dzielić się z nimi tym, co Bóg zrobił w twoim życiu, to nie chodzi o mówienie kazań, chodzi o powiedzenie świadectwa tego, co Bóg zrobił dla ciebie. Po pierwsze, uwierz w to, że to jest wartościowe świadectwo, że naprawdę Bóg w twoim życiu zadziałał, że to nie jest mniej wartościowe niż jakichś tam wielkich gwiazd chrześcijańskich, to jest tak samo cenne. I druga rzecz, zacznij od takich małych rzeczy, od takich małych kroków, które dają ci jeszcze względem poczucie komfortu. Nie musisz od razu wychodzić na ulicę. Możesz zacząć pisać na jakimś czacie internetowym, gdzie nikt nie wie, kto ty jesteś. Możesz zacząć udzielać się w jakichś rozmowach, zapisać się na jakieś forum na Facebooku czy gdzieś tam indziej, gdzie ludzie zadają pytania o tematy wiary i tam możesz po prostu odpisywać. To nie jest bezpośredni kontakt z człowiekiem, ale jednak wychodzisz do ludzi, uczysz się formułować swoje myśli, uczysz się, poznajesz to, jakie ludzie zadają pytania, z jakimi się zmagają trudnościami na przykład. I to jest taki, możesz zacząć pisać bloga, gdzie będziesz dzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi jakimiś tam relacjami. To nie muszą być wielkie wypracowania, to możesz w punktach napisać po prostu pewne rzeczy, ale to pomaga nam nauczyć się formułować to, co mamy w sercu, żeby się gdzieś tam nie przytkać, gdzieś nie przestraszyć, jak stracimy wątek i nam słowa uciekną. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wypatrz sobie jakąś jedną osobę z twojego otoczenia. Zacznij się o nią modlić i zacznij szukać sposobów, jak z tą jedną osobą nawiązać kontakt, relacje. Koleżanka z pracy, kolega z siłowni, jakkolwiek. Po prostu jak zaprosić i po jakimś czasie może zaprosić na kawę, może do domu, bo teraz nie można gdzie indziej. Czyli to jest to, co mówiła Heidi Baker, zatrzymaj się przy jednej osobie. My często chcemy zbawiać cały świat, jesteśmy posłani do narodów, ale ten naród i ten cały świat zaczyna się od jednej osoby, prawda? Dokładnie tak. A w kontekście wyjazdów misyjnych może tylko dodam, bo są też takie osoby, często przychodzą do mnie osoby takie, mówią, że chciałby pojechać na misję, ale co one tam mogą i tutaj się boją i nie wiedzą jak i one nie są w żadnej organizacji misyjnej ani nic takiego. Nawiąż kontakt, jeżeli masz takie pragnienie w sercu, żeby służyć narodom, faktycznie wyjechać za granicę i coś zrobić, obserwuj ludzi, którzy już działają w tym obszarze, nawiąż z nimi kontakt. Oni są przyjaźni, oni pracują z innymi narodami, więc ciebie też przyjmą serdecznie. I może się okazać, że z nimi po prostu możesz gdzieś wyjechać i wcale nie być zmuszanym w cudzysłowie do tego, żeby teraz wielkie kazania mówić do tysięcy ludzi, chociaż kto wie. To wie. Pani Ela, że do tego zachęcasz, bo często też lubię to podkreślać, że taki wyjazd jest bardzo otwierający nas, bardzo rozciągający i wcale nie musimy potem zostać takim misjonarzem, który całe życie spędzi w Nepalu, na szczycie góry, tam w jakimś klasztorze z mnichami, ale po prostu pojeździć gdziekolwiek. Na przykład ludzie z mojego kościoła co roku jeżdżą na Ukrainę, i widzę, w jaki sposób to zmienia ludzi. Po prostu 5 dni w innym kraju, biedniejszym kraju, tam gdzie ludzie potrzebują pomocy.
w innej kulturze. Już działa na nas bardzo świeżająco, bardzo tak pogłębiająco. Mamy pewne wnioski, prawda, odnośnie naszego życia z Bogiem. Więc jakikolwiek ruch w tym kierunku, żeby pomóc komuś, żeby, prawda, ruszyć się troszeczkę dalej niż zwykle, już nas bardzo wiele uczy. Ela, chciałam Ci bardzo, bardzo podziękować za tą rozmowę. Jesteś osobą niesamowicie inspirującą. Twój wielki uśmiech, mam nadzieję, że był widoczny podczas tej rozmowy. Pomimo tego, że nie widać Twojej twarzy, to widać Twoje serce, widać Twoją mądrość, tą ścieżkę, którą Bóg się prowadził. I jesteś wielkim zbudowaniem, nie tylko dla kobiet, ale dla mężczyzn również tutaj w Polsce. I mam nadzieję, że Twoje doświadczenia zachęcą do tego, żeby odkrywać, żeby bardziej kochać, żeby więcej służyć, żeby umieć też przyjmować, do tego, żeby rzucić się, że tak powiem, na full w tą wielką przygodę, którą mamy z Bogiem. Dziękuję Ci jeszcze raz za czas, który poświęciłaś i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy rozmawiać. Dziękuję tutaj. Bardzo za zaproszenie. To było bardzo fajny czas. Do usłyszenia. Ela Siewniak, jak każdy misjonarz, jak każdy chrześcijanin, musiała najpierw nauczyć się, jak szanować i rozumieć inne osoby, zanim mogła im pomóc. Być może my też mamy wokół siebie ludzi, którzy przede wszystkim potrzebują być wysłuchani, pokochani. Jak możemy okazać im tą miłość? Proszę, podziel się swoimi rozterkami, swoimi doświadczeniami w komentarzu pod tym odcinkiem na mojej stronie agatastrzeska.com w zakładce Tłusta Owca. A ja już żegnam się dzisiaj z Tobą, pozdrawiam Ciebie serdecznie i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek w następnym odcinku podcastu Tłusta Owca.